Przy okazji wyszukiwania pewnego ogłoszenia na portalu OELIX, zaglądam na ogłoszenia elektryków, instalatorów, i tutaj omówię jedno przykładowe pod swoim własnym kątem emisiowym, kiedy to moje wykonawstwo jest tak samo jak mój autyzm, takie wybiórcze i wyspowe. Także zaczynamy. Opis. Elektryk pan elektryk się reklamuje, nie podaje kto odczytam tylko sam opis, czym się pan elektryk zajmuje, porównam do siebie. Problem z gniazdami, włącznikami, oświetleniem ciągle wybija bezpieczniki czy może budujesz dom? Zadzwoń. Darmowa wycena naprawy. I tutaj się zatrzymam, bo w przypadku EMI jest nie tylko darmowa wycena naprawa, ale często i darmowa naprawa. I widzę, że coraz częściej jest ta darmowa naprawa. Pamiętaj, by zachować gwarancję, twoja płyta indukcyjna i piekarnik, o ile jest elektryczny, powinien być podłączony przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. To się zgadza, wykonuję, podłączam płyty indukcyjne, piekarniki, okapy do wpięcia na stałe, tym się zajmuję. Ok. Instalacje elektryczne oświetleniowe LED w nowych budynkach oraz modernizowanych. Ok. Chociaż w nowych budynkach zdarza mi się bardzo ekstremalnie rzadko, to jest naprawdę luksus. U mnie to są stare budynki zwykle. Najczęściej przedwojenne i tak, domy jednorodzinne, wielorodzinne, tak, kamienice, tak. Tutaj jeszcze dodam mieszkania dość często hale produkcyjne, handlowe nie. Smart home inteligentne instalacje z Wi-Fi zdecydowanie nie, również z powodu światopoglądowych nie. Montaż i podłączanie rozdzielni elektrycznych. Tutaj chyba chodzi o rozdzielnice elektryczne. Jeśli chodzi o rozdzielnice, to tak, tym się zajmuję. Montuję, wymieniam, podłączam jak najbardziej. Instalacje odgromowe zdecydowanie nie, tym się nie zajmuję. Ze względu na Chodzenie po dachach i tego unikam jak tylko mogę. Pomiary elektryczne, odbiorcze, okresowe, nie, tym się nie zajmuję. Wewnętrzne linie kablowe, bardziej wewnętrzne linie zasilające WLZ, tak, tym się zajmuję. Usuwanie usterek, zależy których. Montaż domofonów i wideofonów, raczej unikam, mam słabą wiedzę w tym temacie, unikam jak mogę. Systema alarmowe, monitoring, nie, sieci LAN, nie, instalacje SAT-TV, no staram się unikać. naprawa urządzeń elektrycznych, nie, tutaj bardziej alanka. I teraz tak jeszcze na koniec dodam takie rzeczy jak montaż domofonów, te wszystkie rzeczy niskonapięciowe, sieci LAN. Jeżeli na przykład, nie wiem, współpracuję z alanką bądź Keri czy Inną osobą, która jest biegła w tym temacie, jest to umowa na zasadzie: Ja rozciągam przewody według tego, jak mi ktoś powie, jakie to są przewody, jak je porozciągać, a podłączanie już przez kogoś, kto ma w tym temacie wiedzę, bo ja nie mam w tym temacie wiedzy instalacji niskoprądowych. I podobnie jest na przykład, bo zajmuję się również wykonawstwem. Instalacji hydraulicznych, mieszkaniowych, pewne rzeczy ogrzewcze, ale to też wybiórcze, jak i montaż, na przykład systemu w regipsie płyty GK.